Zagrożona, zrealizowana, więc gmina przejęła własność, bo przedtem to było własności kopalni Machów, a więc w tym momencie ten budżet jest realizowany. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Czy jeszcze są pytania w sprawie tej uchwały? Ale proszę tak nie dyskutować, panie radny. Przez stół. Rozumiem, że nie ma innych pytań. Proszę o planszę do głosowania. Kto z państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku zielonego. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Kto z państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Dziękuję bardzo, proszę o wyniki. Głosowało 18 radnych, 17 było za, wstrzymujących się 1. I obecny, niegłosujący również 1. Przystępujemy do uchwały numer 8. W sprawie przyjęcia w sprawie uchwały nr 9 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie przyjęcia miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Tarnobrzega na lata 2017-2022. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 6 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Tarnobrzega na lata 2017-2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega oraz dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnobrzega i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Uchwała posiada pozytywną opinię Komisji Rady Miasta, posiada pieczęć radcy prawnego i to nie jednego, tylko dwóch. Posiada uzasadnienie. Proszę o planszę do dyskusji. Kto z państwa chce w sprawie uchwały? Moment. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Zgłasza się tu do nas osoba z zewnątrz, pani Zofia Krzemień. I czy zwracam się do Rady Miasta o wyrażenie zgody na zabranie głosu przez panią Zofię Krzemień. Kto z państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Kto jest państwa, przepraszam, planszy do głosowania. No. Sala jest wynajęta na taki krótki czas. To może ręcznie policzymy. Pani przewodnicząca policzy. Kto z państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Proszę nie przyciskać, bo... Kto z państwa jest przeciw? Nie ma. Bardzo proszę o zabranie głosu. Że pozwoliliście mi państwo móc się wypowiedzieć, ponieważ jest to dla mnie ogromnie ważna rzecz, ta przemoc i doświadczam tego na własnej skórze. Interesowałam się programem gminnym, który właściwie jeszcze do momentu uchwalenia tego obowiązuje. Znalazłam w nim na moje rozeznanie dużo błędów, nieścisłości i zbyt wiele ogólności. I to samo wobec programu, który ma być dzisiaj przyjęty.
jako że przemoc jest w tej chwili, prawdę mówiąc, wręcz modą, ponieważ jest używana nie tylko w rodzinie, ale także i w każdej dziedzinie naszego życia. Także mamy przemoc urzędniczą, przemoc władzy, przemoc na ulicy, gdzie się kto tam lepiej popchnie łokciem następnego. Także jest to rzecz, z którą się stykamy na co dzień. Taka przemoc fizyczna jest, tak jak tutaj mówią we wstępie do tego programu, jest łatwiejsza do udowodnienia i łatwiejsza do nazwania, natomiast inny jej rodzaj. Przemoc psychiczna to wyjątkowo trudna rzecz do udowodnienia i wyjątkowo trudna rzecz do zwalczania. Z tego, co Państwo tu z MOPR-u, autorzy tego programu napisali, to niestety w tej chwili ja uznaję, tak jak podkreślam po raz kolejny, ja doznaję tej przemocy i wiem, że jest moim zdaniem zero profilaktyki i zero edukacji, o której mowa w programie. Być może byłoby lepiej, gdyby Państwo, ci, którzy realizują tę walkę z przemocą w rodzinie, po pierwsze uznali, że rodzina to nie tylko ojciec, matka i dzieci, czyli że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie to nie tylko ośrodek, który udziela pomocy rodzinie, ale także innym ludziom, i że przemoc to nie tylko przemoc fizyczna stosowana przez mężów wobec żon, czy przez rodziców narwanych, że tak powiem, wobec dzieci, ale to także przemoc psychiczna, która jest uprawiana wobec, prawdę mówiąc, możliwa wobec każdego członka rodziny. Ja jestem taką osobą, że się staram, że tak powiem, egzekwować swoje prawa, chociaż w przypadku MOPR-u jedno udało mi się wyegzekwować na dzisiaj i z tym naprawdę nie ma problemu, z uzyskiwaniem pomocy społecznej, o którą zwracam się tylko, o finansowej, o którą zwracam się tylko w takich przypadkach, na które pozwala mi ustawa, z tym w istocie, w tej chwili jest okej. Okay. Natomiast co do przemocy, to niestety muszę przyznać, że panie, które tym się zajmują, mają, że tak powiem, nieszczególne możliwości inicjowania jakichkolwiek działań w celu jej zwalczania, że nie przyjmują szczegółowych informacji na ten temat, bo być może by im było łatwiej wtedy diagnozować takie sytuacje, że nie tylko nie przyjmują szczegółowych informacji, ale także nie tworzą szczegółowych informacji. I moim zdaniem jest to najprostszy sposób do prawidłowego zdiagnozowania sytuacji. Sam program jest zbyt ogólny. Pytałam przed tym posiedzeniem panią dyrektor MOPR-u, która tu była, czy mają do tego programu coś w rodzaju aktu wykonawczego. Otóż okazuje się, że nie mają, robią to, ponieważ takie są wytyczne. Tak mają zrobić i program ma być. A ten program jest, jaki jest. Moim zdaniem nie ma, choć o edukacji jest mowa w tym programie, o edukacji społecznej, czyli nie tylko tych osób, które ulegają przemocy i które mają wiedzieć, jak mają się przed nią bronić, ale także o edukacji tych ludzi, którzy mogą zwracać uwagę na stosowanie tej przemocy, tych spoza środowiska, czy głównie tych, którzy tę przemoc uprawiają. Moim zdaniem to się nie dzieje. Moim zdaniem prelekcje czy konferencje wymienione w programie nie załatwią takich rzeczy. Być może, jeśli będą w jakiś sposób uczniowie informowani, jak wystrzegać się takich sytuacji, to do czegoś tam z czasem doprowadzi. Natomiast co do dorosłych osób, to wcale tak nie jest. I pod własnym doświadczeniem mówię, że gdyby być dokładnym, bo to są według tego, co ja jestem zootechnikiem, nie mam żadnego przeszkolenia w sprawach socjalnych, ale z tego, co przeżywam przez wiele lat, gdyby te informacje były przyjmowane bardzo dokładnie, gdyby te informacje były formułowane bardzo dokładnie, gdyby ludzie wiedzieli, że mają o każdej takiej sytuacji powiadamiać i to w szczegółach, i tak też z każdego takiego powiadomienia ma być bardzo uczciwa notatka sporządzona, to w moim przekonaniu przy tej rozszerzonej edukacji, ale dokładnie nazwanej, z całą pewnością można by nawet
pokusić się o zmianę takiego niestosownego, zupełnie niestosownego i bezsensownego rozporządzenia dotyczącego niebieskich kart, o którym mówią prawnicy, że jest bez sensu, o którym mówią policjanci, którzy to zakładają bez sensu i o którym mówią również pracownicy socjalni, że ono nic nie wnosi. Można z powodzeniem zawieźć osobę na wózku z jakimś tam opiekunem, nieprzytomny opiekun stwierdza, ulega przemocy, zakładana jest niebieska karta, po jakimś czasie jest umarzana. Poza tym, w tym programie jest stwierdzenie, było i w poprzednim i dlatego tylko zwróciłam na niego uwagę, jest stwierdzenie, które dowodzi, że autorzy programu mają problem ze słownictwem, z językiem polskim najkrócej mówiąc, ponieważ używali takiego określenia, że monitorowanie, ustawiczne monitorowanie środowiska. 18 słowników przejrzałam języka polskiego od XIX wieku, wszystkie dostępne w tarnobrzeskich bibliotekach i każdy z nich mówi, że słowo ustawiczny oznacza tyle, co ciągły, bez przerwy i stale. I w tym programie, który ma być dzisiaj zatwierdzony, użyte jest określenie ciągłe monitorowanie środowiska. Nie ma takiego monitorowania. Ja ostatnio pytałam panią, która ma, że tak powiem, w obowiązku odwiedzać moją rodzinę, jak często będzie przychodzić? Proszę pani, dla pani być może jest to śmieszne, przynajmniej by pani to ukrywała, że się pani uśmiecha. Mówię do pani w czerwonej sukience. Przed chwilą pytałam również, zanim zabrałam głos, pytałam pana Dziubińskiego, jak upominałam się, że chcę zabrać głos i sam się przyznał, że nie czytał projektu tego, więc jeśli pani tego nie czytała, to przynajmniej by się pani przyzwoicie zachowywała. W każdym razie, wracając do tematu, gdyby była taka możliwość, gdyby państwo realizowali to, o czym ja mówię, gdyby zwracali na to uwagę, to mogliby się pokusić nawet o zmianę takiego przepisu, który jest bezskuteczny, bezsensowny, niczego nie wnosi, dla nikogo niczego nie daje, żadnych uprawnień oprócz tego, że się go zakłada, a w każdym razie żadnej pomocy. I mam jeszcze na koniec jedno, ja uważam, że ta uchwała nie powinna być dzisiaj podjęta, a na koniec mam takie pytanie związane z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej. To jest rozporządzenie z 3 czerwca 2011 roku w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. I tu jest taki trzeci paragraf, który mówi, że w ramach nadzoru nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania pomocy w rodzinie wojewoda monitoruje, wspomaga i kontroluje jej wykonywanie. Przepraszam bardzo. Trzeci ustęp mówi tak. Wspomaganie w realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie polega w szczególności na inspirowaniu do podejmowania działań, motywowaniu do intensyfikacji działań, doskonaleniu wdrażanych rozwiązań, udzielaniu pomocy i wsparcia przy realizacji zadań. Bardzo bym prosiła, jeśli można, panią Gazarkiewicz, która jest tu z MOPR-u, kierownikiem całego działu pomocy socjalnej. Znam panią osobiście, więc mogę tak chyba powiedzieć, o odpowiedzenie na to pytanie, a państwa o to, żebyście zanim zagłosujecie za uchwaleniem tego programu, po prostu porządnie go poznali. Dziękuję ślicznie. Dziękuję pani. Chwileczkę. Pani dyrektor, bardzo proszę poczekać. Proszę bardzo, państwo radni, czy macie jakieś uwagi do tego, albo jakieś swoje propozycje? Panie prezydencie, to proszę powiedzieć pani ten. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, bardzo. Panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja przepraszam za trzęsący się głos, ale pierwszy raz zabieram głos w takim gronie. Powiem tak. Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest opracowywany na podstawie ustawy o pomocy społecznej, która mówi, że gmina, że zadaniem własnym gminy jest tworzenie takich programów, które będą po prostu przeciwdziałać różnym zagrożeniom życia społecznego. Między innymi, no tutaj wiadomo, takim zjawiskiem jest przemoc.
Program poprzedni był uchwalony na lata 2011-2016. Teraz tworzyliśmy na bazie sprawozdawczości oraz doświadczeń z realizacji tamtego programu, tworzyliśmy program na lata 2017-2022. Ten program, jak Państwo możecie się zapoznać, jest załącznikiem do uchwały, został jakby opracowany i cele tego programu zostały opracowane zarówno na bazie sprawozdań, które rokrocznie prowadzimy z realizacji zadań tamtego programu, jak i też na bazie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. I wszystkie cele szczegółowe, które zostały opracowane, które zostały przedstawione w tym programie, opierają się właśnie o ten krajowy program. I cele te zawierają wszystkie aspekty tej przemocy. A więc chodzi przede wszystkim, tak jak jest w oparciu o krajowy program, cele to są diagnoza zjawiska, to jest pomoc ofiarom przemocy, to jest pomoc sprawcom przemocy i praca ze sprawcami przemocy, czyli prowadzenie programów korekcyjnych oraz kształcenie kadry i ciągłe kształcenie kadry, dokształcanie właśnie w zakresie nowych rozwiązań. Wszystkie te cele zostały w tym programie przedstawione i wszystkie te cele, do każdych tych celów zostały przedstawione działania. Pewna ogólność tych działań jest podyktowana tym, że dotyczy realizacji ich przez różne służby. Służby, a więc i policja, i Straż Miejska, albo pracownicy instytucji, tak jak pomocy społecznej, czy służba kuratorska. Każda z tych służb kieruje się również swoimi własnymi przepisami, które dotyczą no, po prostu pracy tych służb i ich zakresu działalności. W związku z tym no, pewna ogólność musiała być tutaj ujęta. I też powiem na bazie no, doświadczeń z realizacji dotychczas założeń tego programu, coroczna sprawozdawczość z jednostek oświatowych daje nam podstawy do sądzenia, że zarówno profilaktyka, jak i przeciwdziałanie i zapoznawanie młodzieżą z tym problemem jest prowadzona. Mamy to, corocznie przedstawiamy sprawozdania z realizacji tego programu. One teraz też do 31 grudnia, takie sprawozdanie za poprzedni rok będzie złożone. Także tutaj no jakby tyle mogę na ten temat powiedzieć. Staraliśmy się rzetelnie podejść do problemu i rzetelnie przedłożyć dane, w których jesteśmy posiadaniu. Natomiast odnosząc się tutaj do wypowiedzi pani, to muszę powiedzieć, że jakby jest tutaj połączenie dwóch spraw, bo co innego jest program przeciwdziałania przemocy i przyjęcie gminnego programu, który daje również podstawy do ubiegania się o środki z krajowego programu, gdzie i szkoły, i my jako pomoc społeczna możemy się o takie środki ubiegać, kiedy gmina ma taki program uchwalony, to jest podstawa. A inna sprawa to jest działanie zespołów interdyscyplinarnych i praca z osobami, z ofiarami przemocy, ze sprawcami przemocy, która działa w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy. Do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy jest rozporządzenie, które szczegółowo mówi o tym, w jaki sposób praca zespołów interdyscyplinarnych powinna być prowadzona. I jest to, jak tutaj muszę powiedzieć, no najważniejsza to jest ta interdyscyplinarność, a więc jest w takim zespole i pracownik socjalny, i policjant, jest pedagog, jest kurator, w zależności od potrzeb i od tego, jaki jest skład rodziny, jakie potrzeby występują. W związku z tym, no tutaj jakby kadra jest kształcona, my jesteśmy monitorowani co roku do, tak jak tutaj pani powiedziała, że Urząd Wojewódzki jakby ma nadzór, tak, ma nadzór, corocznie sprawozdanie szczegółowe z pracy
tych zespołów dajemy. I teraz mogę powiedzieć, jaki to jest duży odram pracy. W 2016 roku było 186 działających grup roboczych, a więc 186 przypadków rodzin, w których stwierdzono i pracowano w sprawach w zakresie przemocy, 788 posiedzeń grup roboczych. Czyli 788 posiedzeń grup, które angażują się po prostu no, pracownicy tych służb. Wiele kart zostało w tym roku zamkniętych, co znaczy, że przemoc została jakby wyeliminowana. Jest taka statystyka, jest na bieżąco prowadzona i to jest właśnie to takie ciągłe monitorowanie tego zjawiska. Tyle mogę powiedzieć. Oczywiście odpowiem na każde pytanie jeszcze. Dziękuję pani. Czy ktoś z radnych ma pytania do pani dyrektor? Jeszcze pani Krzemień chce zabrać po raz drugi głos. Muszę się rady spytać. Szanowni radni, kto z państwa jest za tym, żeby pani Krzemień po raz który zabrała głos. Proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. O, no co pan? Dostałem taki prykaz, żeby to robić szybko. Nie, jeszcze pani głos zabierze, tylko chwilę, niech tam mówimy o planszy, że nie zdążyli planszę dać. Proszę o planszę do dyskusji, do głosowania. Kto z państwa radnych jest za tym, żeby wyrazić zgodę na powtórne zabranie głosu przez panią Zofię Krzemień? Proszę o podniesienie głosu, ręki i przycisk zielony. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Proszę o wyniki. Głosowało 17 radnych, 10 było za, przeciw 6, wstrzymujących się 1. Proszę bardzo o zabranie głosu. No właśnie na tym demokracja polega, że nie wszyscy muszą jednakowo myśleć. Dodaję ponoć, dlatego że ja panią nie pytałam, pani nie odpowiedziała na moje pytanie, pani Smopru, to jest po pierwsze, powtórę. Proszę państwa, ta praca zespołów interdyscyplinarnych polega na tym, to ciągłe monitorowanie tak zwanego środowiska, czyli najkrócej mówiąc przychodzenie do mojego domu w moim przypadku, polega na tym, że ja się pytam ostatnio pani, która jest pracownikiem socjalnym. Proszę do mikrofonu. Jak, ale ja mam taki donośny głos. Ale tam z tyłu nie słyszę. Jak często, to kiedy państwo przyjdziecie po raz kolejny? No ustaliliśmy, że będziemy przychodzić raz na 2 miesiące. Tak? A proszę mi powiedzieć, co wobec tego, jak wobec tego zostały zrealizowane punkty, które ustaliliście na tych grupach roboczych, czy jak to się tam zwą one, bo tego nie muszę wiedzieć. No wie pani, to nasza tajemnica. Jak to wasza tajemnica, jak to mnie dotyczy? Chcę wiedzieć, kto z państwa dostał jakie zadanie w mojej sprawie, bo ja się z tą rzeczą męczę od kilku lat i nie mogę sobie sama z tym poradzić. Być może ja jestem na to, mam za mało rozumu, a pracownik socjalny, który jest dokształcany, powinien wiedzieć więcej. Bo przychodzą raz na miesiąc, raz na 2 miesiące, rzecz się ciągnie w moim przypadku od 3 lat i prawdę mówiąc, pani podsumowała to jednym zdaniem kiedyś. No wie pani, to nie jest przemoc, to jest konflikt. Ale z definicji przemocy, która jest tu zamieszczona, to jest przemoc. Także proszę mi wierzyć, to są bardzo trudne rzeczy. Pracownicy nie są tak dokształceni i tak, że tak powiem, chętni w działaniu, bo to a to urlop, a to chorobowe, to się pracownikowi należy. Tyle tylko, że ja nic do tego nie mam, prawda? Mnie to nic nie daje. Ewentualnie raz na 2 miesiące wizyta, a potem niedokładne zeznanie dzielnicowego, który mówi, no wie pani, to jest w następnym zdaniu. To tak wszyscy, ja myślałem, że to jest dobrze. To nie jest dobrze, bo ja to zbieram na własnym karku.
Bo jestem traktowana, że tak powiem, tymi wskaźnikami przemocy psychicznej, najkrócej mówiąc, żeby się nie rozczulać. I bardzo bym jednak prosiła o odpowiedź, w jaki sposób Urząd Wojewódzki wspomaga inspirowanie do podejmowania działań, skoro tak świetnie państwo pracują, jak ich motywuje, jak im podpowiada, jakie rozwiązania, w jakiej udziela pomocy. Jeszcze chciałam państwu powiedzieć, że w 2012 roku przeciwdziałanie przemocy w rodzinie objęte było kwotą 169 zł w budżecie gminy na rok. W tych ostatnich latach 0 złotówki. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Czy pan sekretarz chce odpowiedzieć? Jeżeli nie, proszę o planszę do głosowania. Głosujemy nad uchwałą nr 9 Rady Miasta Tarnobrzega. Kto z państwa jest za przyjęciem programu, proszę uchwały nr 9. Proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Kto z państwa jest wstrzymuje się, proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Proszę o wyniki głosowania. Głosowało 16 radnych, 15 było za, 1 wstrzymujący się, 3 nieobecnych, nie głosujących. Przystępujemy do uchwały nr 10 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie zatwierdzenia realizacji oraz wniesienia wkładu własnego przez gminę Tarnobrzeg do projektu konkursowego o nazwie KIS Tarnobrzeg włącz się od dziś w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 8 integracja społeczna działanie 8.1 aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 oraz artykułu 7 ustęp 1 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje. Paragraf 1 wyraża się zgodę na przystąpienie gminy Tarnobrzeg do realizacji projektu konkursowego pod nazwą KIS Tarnobrzeg włącz się od dziś w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 8 integracja społeczna działanie 8.1 aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 marca 2015 roku. Uchwała posiada opinię dwóch komisji, posiada opinię radcy prawnego i uzasadnienie. Proszę o planszę do dyskusji. Kto z państwa chciałby radnych zabrać głos? Proszę. Jeżeli nie ma, proszę o planszę do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 11. Proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Kto z państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Kto z państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Proszę o wyniki głosowania. Głosowało 17 radnych, 16 było za, 1 wstrzymujący się. Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 11 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje. Nie będę czytał tych wszystkich wniosków. Paragraf 3. W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2017 Rada Miasta Tarnobrzeg z dnia 29 grudnia 2016 roku tabela nr 3, tabela nr 4, tabela nr 8 i załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do niniejszej uchwały. Uchwała posiada opinię trzech komisji, posiada pieczęć radcy prawnego, posiada uzasadnienie. Proszę bardzo, planszę do dyskusji.
Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie uchwały nr 11, zmian w budżecie? Jeżeli nie ma, proszę o planszę do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały nr 11, proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Przepraszam, pani Anna Pęka. Peka, przepraszam. Już zmęczenie daje o sobie. Proszę o wyniki głosowania. Głosowało 19 radnych, 19 za. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do uchwały nr 12 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. I macie Państwo paragrafy. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Posiada uzasadnienie, opinię radcy prawnego, pieczęć radcy prawnego i opinię dwóch komisji. A jednak zmęczenie. Proszę bardzo, proszę o plansę do dyskusji. Nie widzę, żeby ktoś z radnych miał wolę podyskutować. W związku z tym proszę o planszę do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. Głosowało 19 radnych, 19 było za, uchwała została przyjęta. Uchwała nr 13 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała posiada opinię Komisji Finansowo-Budżetowej, opinię radcy prawnego, pieczęć radcy prawnego i uzasadnienie. Proszę o planszę do dyskusji. Proszę bardzo. Jeżeli nie ma, proszę planszę do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Proszę o wyniki głosowania. Głosowało 19, 19 za, uchwała została przyjęta. Która? Przystępujemy do uchwały nr 14 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje.
Paragraf 4. W uchwale budżetowej miasta Tarnobrzega na rok 2017 Rada Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2016 roku tabela nr 3, tabela nr 4, załącznik nr 1 i załącznik nr 2 otrzymują nowe brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Tarnobrzega. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała posiada opinię trzech komisji pozytywną, posiada pieczęć radcy prawnego i uzasadnienie. Proszę bardzo, proszę o planszę do dyskusji. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma, proszę o planszę do głosowania. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Proszę o wyniki głosowania. Nie ma przeciw ani wstrzymujących. Głosowało 19, 19 było za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do uchwały numer 15 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8. Słucham coś? Jeżeli nie, to proszę ten. Z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2017 Rada Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2016 roku tabela nr 3 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Miasta Tarnobrzega. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała posiada pozytywną opinię Komisji Finansowo-Budżetowej, posiada pieczęć radcy prawnego, posiada uzasadnienie. Proszę bardzo, proszę o planszę do dyskusji. Proszę bardzo, pan radny Kamil Kalinka. Panie prezydencie, Wysoka Rado, wraca temat tygodnika nadwiślańskiego, dokapitalizowania tej spółki. Też faktem jest, że do pana prezydenta, do pana burmistrza Sandomierza wpłynęło pismo. Mówię dlatego, że też do mnie do wiadomości, że pan prezes skierował pismo, że jeżeli do kwietnia spółka nie zostanie dokapitalizowana, to będzie zmuszony ogłosić upadłość. Nie widzę pana prezesa. I otóż, szanowni państwo, jeżeli chodzi o media i samorząd. Ja zawsze, Wysoka Rado, powtarzałem, że nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli jakakolwiek władza, czy samorządowa, czy inna, posiada media, bez względu na to, czy to była miejska telewizja Tarnobrzeg, czy tygodnik nadwiślański. I pewnie normalnie dzisiaj bym podtrzymał to swoje stanowisko i głosował przeciwko tej uchwale, ale czasami jest tak, że nie ma tylko dobrej decyzji lub zła, jest lub złą decyzję można podjąć. Otóż jeszcze, kiedy wiceprezydentem był pan prezydent Wojciech Brzozowski, w tej sprawie myśmy się szczegółowo nią zainteresowali, bo odwiedziliśmy burmistrza Sandomierza, również odwiedziliśmy osoby, które potencjalnie chcą, czy wyrażały kiedykolwiek chęć zaangażowania się właśnie, czy właśnie zakup tygodnika. I otóż wiem, że po stronie burmistrza był dosyć duży sceptycyzm wynikający z tego, że właśnie radni Sandomierza nie chcieli więcej pieniędzy do tygodnika dokładać. Jak teraz jest, to już nie chcę o tym mówić. Natomiast, szanowni państwo, wróciłbym do rynku. Faktem jest, że właściciel tygodnika Corso mówił, że jest zainteresowany
bo mieści się to w jego strategii rozwoju mediów, ale nie za wszelką cenę, nie zamierza po prostu walczyć o ten tygodnik bez względu na cenę i tak dalej. A faktem jest, szanowni państwo, że są inne podmioty, które są bardzo zainteresowane tygodnikiem. Pan prezydent wyszedł. Jest pan prezydent. I otóż, szanowni państwo, nie chciałbym, dlaczego zagłosuję za, pomimo że ideologicznie jestem przeciwny takim sytuacjom. Zagłosuję za, bo nie chciałbym, szanowni państwo, żeby tygodnik upadł i co najważniejsze, został skierowany w ręce pseudo dziennikarzy, czy ludzi, którzy pseudo tak naprawdę zajmują się dziennikarstwem. A wiem, że bardzo chętnie do pana prezydenta pewien pan od pewnego portalu zagląda. Wielokrotnie już mówił, że tygodnik jest w jego rękach. I dlatego nie chciałbym, żeby po prostu z tygodnika nadwiślańskiego takiej historii stało się to samo, co z pewnym portalem ukazującym się w Tarnobrzegu, w Stalowej Woli, w Sandomierzu. Krótko mówiąc, żeby takie pseudodziennikarstwo funkcjonowało w naszym mieście. Jest to niestety fakt. I o tyle się dziwię, że to pseudodziennikarstwo nagle się zmienia, szanowni państwo. Bo pamiętacie, na pewnym portalu pojawiły się wcześniej kiedyś wiadomości, że pan prezydent chodzi na smyczy czyjeś, że ktoś mu zakłada kaganiec. Krótko mówiąc, bardzo nieprzychylne były artykuły na temat pana prezydenta. I otóż w jakimś dziwnym trafem nagle, można powiedzieć, linia ideologiczna tego portalu się zmieniła. Już nie ma nieprzychylnych artykułów na pana prezydenta, a są bardzo różne artykuły kłamliwe na inne osoby. I pewnie ten pan srogo pożałuje, że takie artykuły się pojawiły, bo już pewnie szereg pozwów, ja przynajmniej o kilku wiem, które zostaną skierowane. I tak jak powiem, nie chciałbym, żeby po prostu z naszego tygodnika zostało coś takiego zrobione. Żebyśmy musieli czytać plugawe, kłamliwe, postdziennikarskie takie bzdury, które się pojawiają, tylko dlatego, że ktoś po prostu wydaje się komuś, że ma taką władzę, że lubi szantażować. Nie wiem, czy zaszantażował pana prezydenta Grzegorza Kiełba, aczkolwiek, jak już miałem zadać to pytanie później, zadam teraz. Panie prezydencie, oczekiwałbym odpowiedzi, jakie środki z miasta są kierowane, były kierowane na jakiekolwiek wydawnictwo, na jakikolwiek portal, na jakiekolwiek wydarzenie związane z panem Arturem Szczęsnym, portalem RTA24. Chciałbym wiedzieć, bo wiem, że takie pieniądze, słyszałem, były kierowane i to niemałe. Tutaj rozmawialiśmy o różnych sprawach związanych z seniorami. Mówiliśmy, że nie ma pieniędzy w mieście 1500 zł na takie jakieś inicjatywy, a ponoć są ciekawe pieniądze na inne rzeczy. Więc pytam jeszcze raz, panie prezydencie, jakie pieniądze, jakiej wielkości, ile, czy są jakieś umowy, czy cokolwiek, co się wiąże z panem Arturem Szczęsnym i jego portalami, miasto przekazywa jakiekolwiek pieniądze na promocję, na cokolwiek. Bo dziwię mi się, bardzo się dziwię po prostu tej linii nowej politycznej tego portalu, krótko funkcjonującego w naszym mieście i tak powiem ideologicznie robiącego bardzo duże zwroty. Jeszcze raz, szanowni państwo, uważam, że tak jak mówię, tygodnik nadwiślański na pewno, chociaż życzę mu jak najlepiej, nie powinien być w rękach samorządowych. Bo wtedy, jeżeli były, to nie są jakieś duże pieniądze, o których teraz rozmawiamy. I szkoda, że po prostu nie ma takiej możliwości, żeby na naszym rynku znalazł się ktoś, kto po prostu mógłby to pismo prowadzić dalej. Niestety, no, miał być inwestor. Do tej pory nie wiemy kto, nie chciał pan nam prezydent powiedzieć, czy w ogóle co z tym inwestorem się dalej dzieje. Jakie było zainteresowanie, bo przecież radnym nie można było tej informacji podzielić, bo to były strasznie tajne negocjacje. No niemniej jednak, panie prezesie, życząc powodzenia i tak jak mówię, zagłosuję na pewno za tą uchwałą. Chciałbym troszeczkę informacji więcej się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja, ponieważ tak jak mówię, to pismo dosyć dramatyczne było skierowane do burmistrza i prezydenta i myślę, że warto, żebyśmy więcej na ten temat wiedzieli. I tak jak mówię, z naszej strony, z mojej strony na pewno będzie przychylność, bo tak jak mówię, nie chciałbym, żeby po prostu z takiego czasopisma, takiej historii po prostu zrodziło się coś, co pojawia się właśnie na pewnym jednym portalu, o którym państwu wspomniałem. I tak jak mówię, bardzo proszę, panie prezydencie, o konkretne kwoty i co, jakie środki po prostu popłynęły w te ręce, o których teraz rozmawiamy. Proszę, pan Dariusz Kołek, radny, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, miałem nie zabierać głosu, ale rozmawiałem, przypomniałem się, rozmawiałem nie tak dawno, z miesiąc temu, półtora, z Panem Prezesem Tygodnika Nadwiślańskiego i właśnie mówiliśmy o tych sytuacjach, jakie tam odbywają się w tym tygodniku, jaka jest w problemach tego tygodnika i takie ciekawe stwierdzenie wpadło, że to jest historia Tarnobrzega. Tyle lat tygodnik funkcjonował i po prostu to jest jakaś taka niewymierna marka. I to jest dodatkowo ileś tam osób pracujących w tym. I te miejsca pracy, te 50 tysięcy w stosunku do ilości tych miejsc pracy i do tych potrzeb, jakie na dzień dzisiejszy są, żeby dalej to funkcjonowało, warte jest tych 50 tysięcy, bo to jest żadna kwota. Ja przypomnę, że teraz jest taki wniosek, absolutnie nie mówię tutaj politycznie, bo też się do tego przychylam, żeby ludziom odchodzących na przykład na emerytury dodawało się 10 tysięcy złotych tylko dlatego, żeby jeszcze pracowali, tak? 10 tysięcy złotych jednej osobie, żeby jeszcze pracowali. A tutaj my dokładamy, jest chyba 13 pracowników, czy nie wiem, kilkunastu, dokładamy średnio na osobę, można powiedzieć, kilka tysięcy złotych po to, żeby jeszcze pracowali i żeby nie zasilali grona bezrobotnych, a tworzyli coś ciekawego, jakiś barwny taki krajobraz. Wiemy, że prasa ma duże problemy i to w skali całego kraju. Dotyka to też Tygodnika Nadwiślęskiego, ale ja życzę Tygodnikowi bardzo dobrze i tutaj apeluję do mieszkańców Tarnobrzega, żebyśmy korzystali z Tygodnika, robili ogłoszenia w Tygodniku, bo to jest nasze medium i to jest takie nasze dobro własne, lokalne, tak? I po prostu podtrzymywali tego ducha. Także to tyle, dziękuję. Moment. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Panie Prezydencie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja bardzo się cieszę, że ta dyskusja akurat w takim tonie przebiega. Jest szansa w takim wypadku dla Tygodnika Nadwiślańskiego. Pamiętam takie burzliwe debaty związane z Tygodnikiem Nadwiślańskim. Tu i serdecznie proszę Wysoką Radę o to, żeby zagłosowała, żeby te 50 tysięcy, żeby tymi 50 tysiącami dokapitalizować spółkę. To nie jest, załóżmy, te 50 tysięcy do końca nie spowodują, że firma wyjdzie na prostą, ale to jest już znacząca pomoc. Pan radny Kalinka zadał pytanie dotyczące tego, żebyśmy ewentualnie, szukali gdzie indziej jakichś wydawnictw, może ktoś kupi. Ja powiem tak, że mamy świetnych fachowców w Tarnobrzegu. Tutaj pan Wacław Pintal to udowadnia, w jaki sposób kieruje Tygodnikiem Nadwiślańskim. I nie musimy szukać ani w Tygodniku Corso, ani ewentualnie u pana Szczęsnego pomocy w tym, żebyśmy musieli sprzedać udział. Jeżeli chodzi o fakt, faktem jest taka sytuacja, że pojawił się udziałowiec, który był zainteresowany zakupem większościowego pakietu. No nie ukrywam, że to jest KZPS Siarkopol. Pan radny powinien być dobrze zorientowany, jeżeli ma członka rodziny w Radzie Nadzorczej, to powinien wiedzieć, że takie rozmowy były prowadzone. No niestety burmistrz Sandomierza nie do końca był zainteresowany tym, żeby jakiś udziałowiec miał pakiet większościowy. A więc pozostajemy w takim, a nie innym, w takiej, innej, takiej, a nie innej sytuacji. Pan Wacław Pintal zwrócił się do samorządu i Tarnobrzeskiego i Sandomierskiego dokapitalizowanie w kwocie 50 tysięcy złotych. Ja mam nadzieję, że zaraz akurat tą uchwałą uda się tą spółkę dokapitalizować. No i tylko życzyć powodzenia, żeby Tygodnik nam się rozwijał. Miasto, jak pan Wacław Pintal dobrze wie, wspomaga na tyle, ile może, a więc zlecamy oprócz Tarnobrzeskiego Merkuriusza Informator Seniora, też był wydawany przez wydawnictwo samorządowe, czy też większość reklam Urzędu Miasta ukazuje się w Tygodniku Nadwiślańskim i to jest taka realna pomoc. Szkoda, że drugi udziałowiec akurat może na tyle samo go nie stać, bo sytuacja by wyglądała zdecydowanie inaczej. Jeżeli chodzi o portale pana Szczęsnego, to powiem tak, że ja nie mam pana Artura Szczęsnego w kieszeni. Jeżeli jakieś wydawnictwo zwraca się o jakąś tam pomoc, może nie pomoc finansową,
patronaty honorowe, tak jak na przykład bal sportowca, to faktycznie na bal sportowca samorząd tarnobrzeski przeznaczył w granicach 5-6 tysięcy złotych, ale panie radny Kalinka, na bal sportowca Wychudnia też samorząd wydał podobne pieniądze, więc to nie jest tak, że prezydent ma kogoś w kieszeni. Ja traktuję i na RTA 24 ukazywały się artykuły nieprzychylne prezydentowi, ja do tego podchodzę w ten sposób. No, to jest wpisane akurat w zawód prezydenta miasta. Są artykuły takie, a nie inne. Jeżeli pan z krytyką się swoją nie zgadza, no to powiem tak, chłopaki nie płaczą. Dziękuję. Zgłaszał się jeszcze do głosu pan prezes. Czy dalej chce zabrać głos? Odpowiedzi na dwa pytania, które padły. Minuta. Wysoka Rado, zwracam się do Wysokiej Rady. Czy oczekujecie państwo odpowiedzi od pana prezesa? To kto z państwa jest za udzieleniem głosu panu Wacławowi Pintalowi? Proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Plansza do głosowania. Ale to już policzyliśmy, także bardzo proszę, panie prezesie. Zdecydowana większość była, zapewniam państwa. Dziękuję za udzielenie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, padły dwa pytania. Jedno od pana przewodniczącego Kalinki, drugie od pana radnego Kłeczka. Drugie pytanie, bardzo prosta odpowiedź. Ile osób pracuje w tygodniku nadwiślańskim? 16 osób na 11,5, na 11 etatów. 16 osób na 11 etatów. Większość, wszyscy dziennikarze są zatrudnieni na pół etatu. Ja o wielu sprawach takich mówiłem na październikowej tej burzliwej sesji, więc wiele spraw wtedy wyjaśniałem. A propos finansów, chciałbym powiedzieć, że wielu z tutaj zabierających głos odwoływało się do sentymentów, do tradycji, do historii tygodnika, ale ja chciałbym wrócić do dyskusji o twardych finansach. Od lipca zeszłego roku, miło mi Wysoką Radę o tym poinformować, nie generujemy, nie powiększamy straty. Więc jeśli traktować sentymentalnie, to też, ale jeśli chodzi o finanse, to bądźmy też realistami i nie sprawdziły się prognozy, na szczęście, pani skarbnik, która na październikowej sesji myślała, że powiększymy stratę do 100 tysięcy złotych, a tak się nie stało. Nasza strata od lipca nie urosła. Wynosi 50 tysięcy na koniec roku. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że pan prezes pomylił. To nie pani skarbnik. To nie pani skarbnik. To nie pani skarbnik. Proszę przeprosić. Proszę o planszę do głosowania. Proszę o plansze do głosowania. Kto z państwa jest za projektem uchwały o numer 15? Proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Przepraszam, to nie była pani skarbnik. Tak wiemy. Nie będzie. Myślę, że wszyscy oddali. Kto z państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Kto się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Proszę o wyniki głosowania. Głosowało 19 radnych, 17 było za, 2 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do uchwały numer 16 Rady Miasta. To bardzo proszę jeszcze. Nie dyskutujemy. Bardzo proszę panów radnych o chwilę jeszcze spokoju, już niedużo nam zostało. Przystępujemy do uchwały numer 16 Rady Miasta Tarnobrzega. To nie ja, Tłukasz. Panie radny. Ale proszę już w tej chwili o rzeczywiście skupienie i proszę. Nie, nie mam zwyczaju na nikogo dzwonić. Uchwała numer 16 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Tarnobrzega.
Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 229, artykuł 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tarnobrzega wprowadza się następujące zmiany. I tu mamy dwa załączniki. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Miasta Tarnobrzega. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Posiada opinię trzech, pozytywną opinię trzech komisji. Posiada pieczęć radcy prawnego i uzasadnienie. Proszę o planszę do dyskusji. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie tej uchwały? Jeżeli nie ma, proszę o planszę do głosowania. Kto z Państwa jest za, proszę o przyciśnięcie zielonego przycisku i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Proszę o wyniki. Głosowało 18 radnych, 17 za, 1 wstrzymujący się. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do uchwały nr 17 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 4 ust. 1 punkt 1 i artykuł 92 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz artykuł 210 i 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawy Prawo Oświatowe uchwala się co następuje. I tu mamy, proszę Państwa, paragrafy, na którymiśmy już debatowali. I plan sieci i uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Proszę o planszę do dyskusji. Kto z Państwa z radnych chciałby zabrać głos? Proszę o... Jeżeli nie ma, proszę o planszę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Czy wszyscy radni zdążyli oddać głos? Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Rozumiem, że wszyscy oddali głosy. Bardzo proszę o wyniki głosowania. Głosowało 19 radnych, 18 było za, przeciw 1. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do uchwały nr 18 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 5 i artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykuł 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje. Nadaje się statut samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Tracą moc uchwała Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 31 maja 1992 roku w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu. Uchwała Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 29
grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian do statutu publicznego, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy w Tarnobrzegu i uchwała Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy w Tarnobrzegu. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Posiada pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, posiada pieczęć radcy prawnego i posiada uzasadnienie. Proszę bardzo, proszę planszę do głosowania, do dyskusji. W paragrafie drugim. Rok wydaje mi się, że jest pomyłkowy. 1912, niemożliwe, nie było nas wtedy jeszcze. No, tak myślę. No, proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Raz jest 2012. Jeżeli nie, proszę o plan. Poproszę bardzo, pan radny Norbert Mastalisz. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, jakbyśmy się mogli dowiedzieć, jaki jest powód w ogóle przyjmowania tego statutu, jakieś zmiany, rozszerzenie formuły działania, no bo ja nie mam takiej wiedzy. Jakby można było coś szerzej na ten temat. No bo to, że wielokrotnie ustawowo lub rozszerzał zakład, dostawał nowe świadczenia kontraktowe z Narodowego Funduszu, rozszerzał jakby działalność, więc w poprzedniej kadencji żeśmy nowelizowali dotychczasowy statut, tak, od zarania, natomiast to jest zmiana, przyjmujemy tekst jednolity statutu, czym to jest spowodowane, tak, jak można się było dowiedzieć od prezydenta miasta, nie ma prezydenta, poszedł, zmęczył się, no to od służb. Prezydenta. No, generalnie zgodnie ze statutem, panie przewodniczący, powinno być tak, że prezydent jako uchwałodawca jest na sesji obecny i upoważnia, bo to nie jest tak, że sobie naczelnik przychodzi na mównicę i on ma tutaj pewne petencje od prezydenta, tylko po prostu prezydent wskazuje, kto ma udzielić w szanującym się samorządzie. No ale społeczeństwo mówi, że z kadencji na kadencję jest coraz gorzej. Dziękuję. To jest prawda. Proszę bardzo. Proszę bardzo, panie sekretarzu. Czy pani bardzo proszę, pani radca prawna. Bardzo proszę o spokój. Proszę nie dzwonić. Momencik. No ja konkretnie wróciło do polegało na wymianie tego protokołu. Po prostu do komunikowaliśmy do uwagi. Dziękuję bardzo. Proszę pani naczelnik jeszcze. Bardzo proszę tu do mikrofonu. Tak naprawdę to tutaj nie ma żadnych zmian. Jest to tekst po prostu ujednolicony. Jest. Panie kierownik zakładu może powiedzieć, tak naprawdę ostatecznie decyzją, która skłoniła nas do tego, nawet nie była kontrola, tylko nowy przepis, który mówi o tym, że statut jest teraz od tego momentu jest uznawany za akt prawa miejscowego i chodziło o tą czystą formalność, także w samym statucie nie zmienia się nic. Po prostu stare statuty funkcjonowały na iluś tam ustawach i teraz po prostu jakaś drobna korekta formalna, także w samej treści nic zupełnie się nie zmieniło i to nawet niespecjalnie te kontrole tam, to była tylko kosmetyka. Dziękujemy bardzo. Proszę o planszę do głosowania.
Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały nr 18? Proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Kto z Państwa jest wstrzymuje się? Proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Proszę o wyniki głosowania. Głosowało 19 radnych, 18 było za, 1 wstrzymujący się. Uchwała została przyjęta. Z udziałem Wysokiej Rady udało nam się zakończyć punkt dotyczący uchwał Rady Miasta. Przystępujemy w tej chwili do...